Rym cym cym, z dupy dym. Witam moi drodzy serdecznie, z tej strony Shiro i jak widzicie wracamy do Noita. Wracamy do Noita, bo mamy niewidzialność, która teraz jest niestety nieaktywna, bo jest taki jeden powód, ponieważ jesteśmy mokrzy. Ale wariujemy ich jak z TKM-ka, pewno. Już teraz drugi raz postaram się tak nie umrzeć głupio. Przynajmniej postaram się, bo no niestety zagwarantować tego nie mogę. Nie mogę, bo ja i tak jestem lama, jeżeli chodzi o te gry. Złoto! Dużo złota. Całe dwie sztabki, czy grudki. Czy ty nie mogłeś nie zahaczyć o tą dziurę? Że dziurę, o to coś. Dobra, kochani, ale idziemy troszeczkę niżej za chwilę. Widzę, że to jest chyba koniec mapy. Ano, i tu się zaczyna jakiś dziwny biom. Bardzo dziwny biom. Magiczna świątynia. Jest tu jakiś, jest tu jakoś ponuro. Nie wiem, co tu się odpierdziela. Nie mam pojęcia, co tu się odwala. Tu szczury sobie spadają. Hej, panie szczurku, co pan robisz? Jezu, ale ja ryzykuję. Ryzykuję własną głową. Jeżeli dostanę jakieś DPS-y, to jest już po mnie. Naprawdę jest już po mnie. Albo jak po prostu zamoczę tyłek. Też jest już po mnie. Jesteś zamarznięty? Ale korci ten nowy biom. Co tu jest ciemno? Co tu jest tak ciemno? Dobra, wiecie co? Nie wchodzę tam. A pierdzielę to. Jakieś latające różdżki. Ile golda, ile golda, ile golda, ile golda. Kurde. Nie zdążyłem. Nie zdążyłem, no ale trudno. Musimy zabić tego snajperka. Dobra, niestety musiałem zrobić szybkie cięcie. Z niestety moich, że tak powiem, no nie z mojej winy, no po prostu. Ale już kochani, wracamy do Noity. Wracamy do Noity, bo mamy tutaj już blisko zejście do kolejnego biomu. Mam nadzieję, że dżunglę dzisiaj zaliczymy. Tylko pytanie, czy my jeszcze dojdziemy na dół? No niby mamy tą niewidzialność, nie, ale... Jak ja tak będę zabijał te szczurki... O, fak, szybko. Okej. Cyk. Cyk. Tutaj widzę, że złoto się zapadło samo w sobie. Szczury są nieobliczalne. I słyszę chyba gdzieś... coś. Coś widzę, słyszę i nie wiem co. Dobra, tu widzę, że jest gang świeżaków. Zabierzemy to złoto i spierdzielamy chyba. Zabieramy to złoto i spierdzielamy, bo tak, tu już przejścia żadnego nie ma. Znaczy, no teoretycznie możemy to rozwalić i tak dalej, ale wtedy mamy automatyczną walkę z tą gromadką huk wieczego. A tego wolałbym nie ruszać. Dobra, lecimy na dół. Lecimy na dół, póki jeszcze możemy. I co my tu mamy? Krąg wigoru. Wtedy tego kupić nie możemy. Pocisk uzdrawiający. Kurde, fajne te tutaj nam spele wpadły. Wzmacniacz wiązki plazmy, krzyż wiązek plazmy. Formacja za plecami, toksyczny śluzg pas, no bardzo super, jak dla nas. I ładunek piorunów, 3 sztuki. Więc ja bym wziął ten pocisk uzdrawiający. Tylko chyba nie mamy golda. No oczywiście, że nie mamy golda. Na nic tu nie mamy oprócz czarnej dziury. No trudno, ale przynajmniej będziemy mieć... Przynajmniej będziemy mieć perki. I stać nas nawet na re-roll w razie czego. Pole zamrażające, płyny zamarzają pod wpływem twojej obecności. To tak średnio. Gdy podniesiesz obrażenia, wywołujesz magiczną eksplozję, zyskujesz 25% pewności wybuchy. No, świetne. I zwiększa zdrowie. Zyskujesz prawie 50% do maksymalnego zdrowia. To już tak lepiej, ale 50% to będzie o 65. To tak w sumie bez rewelacji. Dobra, rerolujemy to. I co nam się trafiło? Więcej miłości. Stworzenia stają się dla ciebie bardziej przyjazne. To może być fajne. Silniejsze serduszka. Serduszka zmieniają więcej maksymalnego zdrowia. To jeszcze jest lepsze.
Zaklęcie jak bumerang. Rzucone przez ciebie zaklęcie zwracają w twoją stronę, ale są szybsze i zadają więcej obrażeń. Tylko pytanie, czy nam zadają również obrażenia. Kurde, miłość albo serduszka. Serduszka. Weźmy do serduszka, może nam się nawet uda jakieś serduszko jeszcze znaleźć. Też nie wiem, czy przypadkiem nie byłoby lepsze wziąć więcej miłości. O kurde. Dobra, niewidzialność. Jesteśmy już tu nisko, jesteśmy już tu nisko. Czy ja mogłem w sumie coś zrobić? Kurde, mogłem coś zrobić, ale to mnie... Mogliśmy sobie zrobić lepszą różdżkę. Prawda, mniejsze ładowanie many i to sporo. Ale zawsze trochę lepsza. Mniej mocniejsza. Co to jest? Metal. Wiecie, jesteśmy tak naprawdę tutaj po to, żeby ukraść w sumie te różdżki stąd. Czy wy mi zadajecie DPS-a? Nie zadajecie mi DPS-a, mogę przez was bez problemu przechodzić, rozumiem, prawda? Prawda. Więc fajnie, fajnie, dopóki na coś nie wejdziemy. Bo jak to się rzuci przeciwko nam, no to już niestety umieramy. To wam powiem szczerze, to jest jeszcze woda, której nie widziałem. To była jeszcze woda, której nie widziałem. Lećmy na dół, lećmy na dół, lećmy na dół. Omijajmy wszystko jak leci. Kurde, takie tchórzowe zagranie, powiem wam szczerze, że chyba nam nawet wyjdzie na dobre. Nazwijcie mnie tchórzem, ja nazwę to taktyką. I przynajmniej zobaczymy troszeczkę więcej, co tu się dzieje w tej noicie. Dobra, tu przejścia nie ma. Ale pewnie będzie gdzieś tutaj. Tu mówię, to jest ryzyko takie, że jak niestety gdzieś wejdziemy, to będzie problem. Feromon. Feromon nam nie jest potrzebny. Tam jest różdżka. Różdżka, która może być nawet fajna. Różdżka, która może być fajna, ale kurde, nadal się boję, że gdzieś tą nogą zahaczę. Co to jest? Plumoxium. Plumoxium nam też nie jest potrzebne. Gdzie jest ta różdżka? Tu jest more HP. Jak to nam... Dobra, na szczęście nas nie ruszyło. Znajdźmy sobie jakieś przytulne miejsce, żeby sobie przejść jakoś z boku. Tak, jak tutaj go zaatakujemy, jest szansa, że coś tu przypełznie, prawda? Na przykład ci. Dobra. Tyk, niewidzialność. To jest woda, naprawdę, czy to jest woda? Mój największy wróg w tej chwili to jest woda. Oj, wy dzikusy jedne. Jak możecie mnie tak karać? Ja tu taktyczne zagrania robię. Naprawdę? Takie szmelce mi tu rzucacie, Boże. Dobra, kolejna różdżka. Tu jest chyba jakaś pułapka, prawda? Chcący kamień. Albo tu była jakaś inna różdżka. 18, 1, 2, 5. Ładowanie many jest spore. Ale więc co to da, jak pojemność tylko 6 sztuk. Nie mamy nawet jak tego zbić. Ktoś ma różdżkę? Chyba nie. Ale tak właśnie wygląda, jakby któryś zapieprzył różdżkę. Który dzikus zapieprzył? Przyznawać się. Czy ty masz różdżkę? Jakim cudem ty mnie widziałeś, przepraszam cię bardzo. I czemu nam się to pojawiło? I czemu w ogóle to jest czarna dziura? A, bo to walnęło od nas. Nie ma wchodzenia, nie ma takiego bicia. Przepraszam was bardzo, proszę wypieprzać. Proszę wypierdzielać. Ja już was mogę pokonywać. Delikatnie, bo delikatnie, ale was mogę pokonywać. Tyk! I nie ma. Jak buzetków pokrzywy. Uciekaj, 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 uciekaj.
Dobra, bo robi się niebezpiecznie, musimy stąd spadać. Musimy szybko się zbić z płynu. Dobra. Spieprzamy stąd. Kochani, spieprzamy stąd, tylko widzę, że tam tutaj jeszcze ogień grasuje. Mam nadzieję, że się popalę. Tylko się, kurwa, tylko się nie podpal. Dobra, nie podpaliłeś się? Nie podpaliłeś się. Zjeżdżamy stąd. Szybko, 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 szybko. Dobra. Żyjemy. Jeszcze nie mamy takiej w sumie dobrej broni, żeby cokolwiek tu robić. Bo tak tu nie przejdziemy niestety. Tędy nie przejdziemy. Tędy też nie. Ale tamtędy może przejdziemy. Tędy może już przejdziemy, tylko czy tu nie ma wody, jest olej. Ale daliśmy radę, dobra. To jest przejście w dół. Musimy znaleźć sposób, żeby dostać się na sam dół. Na przykład właśnie taki. I liczmy, że w końcu nam coś fajnego się trafi. Naprawdę. Piły. Ale... ej, to jest już fajne. To jest już naprawdę bardzo fajne. I nawet byłbym skłonny zaryzykować. Byłbym skłonny zaryzykować za tą różdżkę. Tu jest mało many, jeżeli chodzi o ładowanie. Pojemność 4 sztuki to jest słabe. Jeszcze sobie to wziął. Ale czy znajdziemy jeszcze jakieś różdżki tutaj? O, tu jest przejście w górę. Sprawdźmy, co tam zastaniemy. Nic ciekawego. Więc idziemy w prawą stronę. O, krew. Krew jest naszym wrogiem w tej chwili. Wszystkie płyny są wrogiem. Ogień również jest naszym wrogiem. Wrogiem od początku, ale teraz tym bardziej. Naładujmy się. Czy coś tu ciekawego jest? Co to było? Już? Przestałeś? Ja wam powiem, że naprawdę się teraz bardzo staram, żeby nie spierdolić czegokolwiek. 114 dolców, nie mam nic ciekawego. To w sumie jest fajne, skoncentrowane światło. A to jest chaotyczna transmutacja. To już jest dla nas gorsze. Bo nie mamy niestety nawet jak cokolwiek kupić. Nie mamy czegokolwiek tutaj kupić. Dobra, tu jest już zamknięte, nie ma przejścia, więc idziemy jeszcze niżej. Nie mamy golda, to jest jeden problem. To jest w sumie największy problem. Nie mamy żadnych fajnych różdżek, które pozwoliłyby nam też kombinować. Oprócz tej jednej, co znaleźliśmy w tej chwili, ale... Znaczy może nie różdżek, perków nie mamy takich w sumie, spoko. Tu jest zamknięte. Co będzie po lewej stronie? No serio, może jakaś różdżka ciekawa. Albo perk przynajmniej, że możemy kombinować wszędzie i ze wszystkim. To by było też świetne. A, nic się nie stało, żyjemy, jest git. Tu jest zamknięte. Co to jest tak w ogóle? Metal? Metal. Musi być jakaś szafka. O, kurde, robi się coraz tym lepszy. Naprawdę robi się coraz tym lepszy. No tak, ten pajac zabrał nam różdżkę. Pytanie, czy ryzykujemy, żeby uzyskać tą różdżkę? Może to być śmiertelne zagrożenie, które nas w sumie zabije. Nie wiem, czy chcę ryzykować do tej różdżki, bo nie wiemy, co tam jest w ogóle. To raz. Dwa. To. Tu już jest wyjście. No właśnie, kurde, tu już jest wyjście. Nie mam nawet jak walczyć w razie czego z bossem. Nie mam jak walczyć z bossem. Chciałbym wrócić w razie czego na górę. No to co, próbujemy? A jak umrzemy, to co wtedy? Będzie na mnie? Oczywiście, że będzie na mnie. Na kogo innego ma być, nie oszukujmy się.
Kurde, sporo ich tu. Ale wiecie co, najpierw zabiłbym tego z różdżką, bo nie wiadomo co on ma za perki. Dobra, 3, 2, 1. Co to jest? Magiczny pocisk z wyzwalaczem. Osobiste pole grawitacyjne. 23, 35, 150. To jest lepsze. Prawda, więcej many ma, ale nie jakoś dużo. Nie jakoś dużo. Dobra, zabiliśmy ich. Już głupio, trochę kasy zyskaliśmy. Ej, a w ogóle możemy to w sumie pofarmić. Jesteśmy już blisko. Jesteśmy już blisko, więc tym bardziej. Oby tylko żaden kurde nie walnął niczym złym. Na przykład taki snajper. Bo to już by było słabe. Dobra, 234 golda. 234 golda. On by mógł nas ściągnąć w sumie na raz. Jeżeli wpadłby mu jeszcze krytyk, to jak najbardziej. Dobra, niech to wywali. Tak na wszelki wypadek. No, gin. To oczywiście tu musi być. Tu musi być ogień, prawda? Dobra, ale nie podpaliliśmy się, o dziwo. O dziwo się nie podpaliliśmy. Dobra, prawie 300 golda. Trochę nadrobiliśmy tej kasy. Ale ja jestem jeszcze bardziej pazerny. Trochę się już teraz uspokoiłem z tą pazernością. Trochę się uspokoiłem z pazernością i w sumie jestem z tego dumny. Jestem z tego dumny, kochani. Mniejsza pazerność, dłuższe życie. Dłuższe życie każdej pralki to Kalgon, pamiętajcie. Ale ciebie to ja nie chcę, nie lubię cię. Uuuu, to było bliskie. To było bliskie. O kurde, jeszcze ty tu? Ty tutaj się żeś trafił, naprawdę. Dobra. Z czystym sumieniem nie idę na dół. To jest chyba ten duży, co? Nie, to było pole grawitacyjne. Które poleciało huk wie gdzie. No i dobrze, że nie poleciałem dalej. Ale dobrze, że nie poleciałem dalej. 229 HP. To jest sporo. Tam byliśmy. Tam byliśmy trochę tutaj sobie. Zbijmy te płyny. Chcę mieć efekt takiego, wiecie, zaskoczenia w razie czego na nich. No i być może znajdziemy jeszcze jakieś HP na przykład. Żeby tego nie spieprzyć, kurde, żeby tego nie spieprzyć, bo naprawdę dobry run mamy. Naprawdę mamy bardzo dobry run. No może nie świetny, ale dobry. Można to nazwać naprawdę dobrym runem. Z ogień. No jakim chujem? Dobra, spokojnie, uspokój się. Calm down, calm down, calm down. No właśnie. Co to jest? Pole obrażeń. Zapewnia pociskowi pole energetyczne, które ciągle zadaje 3,5 punkta obrażeń po bliskim stworzeniom. To jest fajne. 0,832. Słabe ładowanie. No nie, nie bierzemy tego. Czemu wy mnie zaatakowaliście? ...86 HP. Nie jest to dużo. Już powoli będę się starał stąd ewakuować, kochani. Kurde, tam jest jeszcze jedna różdżka. Tam jest jeszcze jedna różdżka, którą bym z przyjemnością wziął. O Jezu, jeszcze naprawdę... Te płyny, te płyny. Dawaj szybko, on już tu leci, on już tu leci, dobra. Czym ty jesteś, przyjacielu?
10, 32, 730. Kurde, ale naprawdę takie słabe. O, naprawdę to musi być takie kurde słabe. Nie wiem, co teraz z tym zrobić. Serio, nie mam pojęcia. Rezygnujemy z czarnej dziury. Jakbym to wtedy opróżnił, to nie miałbym w ogóle sentymentu. Żadnego. No ale dobra, i tak już nie ma żadnych czarnych dziur. Niech stracę, ale już teraz... Dobra, zrobiło się na koniec naprawdę niebezpiecznie, ale żyjemy. Jest git. Ale mam niestety różdżki, kurde. Niestety mamy różdżki. 0,562. Ładowanie mamy 490, ale tylko dwa sloty. To jest słabizna, ale mamy... 760, nie! Czemu ona jest taka droga? No nie! Ale lipa. Ale lipa. Ale lipa. Ale jestem zły. Ale jestem zły. Ale jestem cholera zły. O! Jest coraz lepiej. Jeżeli zrobimy to jeszcze tak. No to już gorzej. To już gorzej wtedy. O, many nie starcza. Kto to tak słabo teraz idzie, co? 730. Ładowanie many 730 to tak napierdziela. Ej, ale ta różka jest fajna. Ta różka jest fajna. To znów zaczyna być ciekawy. Powiedzcie co, skoro to zadaje tyle, to co by się stało, jeżeli byśmy jeszcze włożyli to? Eksekemka. Ale to już nie jest to samo, to tu. Troszkę wolniej, jak nam już many brakuje, no ale to jest pyk, pyk, pyk i pyk. Dobra, jest ciekawie. Jak te DPS-y wyglądają? No nie, no to jest bez porównania. To jest bez porównania. Ciekawie, ciekawie, super. Dobra, mamy pierwszą fajną różdżkę. Oby tego nie spieprzyć teraz, naprawdę, nie spieprzyć. Oby tego nie spieprzyć. To nam niepotrzebne, to nam niepotrzebne. To na pewno sobie ściągniemy. Strzałki, kurde, czy nam te strzałki są potrzebne? A jakby to wyglądało z tym? Nie, to bez ciekawości. Z tym? Z bliska trzeba walić. Tam jest w ogóle jakaś... Czy my zniszczyliśmy posąg, naprawdę? Ej, my kopiemy jeszcze. Kurde. Dobra. Daję sobie tą strzałkę. Sprawdźmy, czy cokolwiek nam się teraz uda zrobić. To jest test naszych umiejętności. Przebija się. Ale on też się przebija. Ale my się bardziej przebijamy. Dużo nam nie zadaje. Dobra, raczej z nim wygramy. Tylko nam też trochę hituje, kurde, no. Dobra, wygraliśmy z nim, mamy tyle kasy, że o matko. Dobra, udało się, zabiliśmy wielkiego stwora. Bóstwo. Teraz już mogą trampki całować. I w teorii możemy również w końcu się przebijać. Znaczy, możemy sobie jakoś to włożyć do innej różdżki.
Do tej? No ta klipa. Tak, Lipton trochę. Ale jeżeli bym chciał na przykład na chwilę tylko, to bym mógł. Pyk. I się przebijamy, kochani. Co to jest za różdżka? Tak ukryta musi być dobra. Okej. Okay. Ślad kwasu, lipa, magiczny pocisk średni. Iskra bąbelkowa średnia. I potrojone pociski. Czy potrojenie pocisku. No, tak bez rewelacji. Ale może coś z tego jeszcze wykombinujemy. Na przykład, co my z tego możemy wykombinować? Jakbyśmy dali to tu. Dużo DPS-a. Ale również dużo many zabiera. A na przykład to. Kurde, to jest jeszcze lepsze chyba. Ale chyba te strzałki jednak były najlepsze, bo były dosyć sporo zoptymalizowane z naszą maną. Przynajmniej tak mi się wydaje. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, ale wiecie co, pozbądźmy się jeszcze tych pocisków, tego na przykład. To nam też nie jest potrzebne w żaden sposób. To też nie. Wszystkie wyzwalacze paszą won. Światło nam jedno tylko potrzebne. To w sumie też nam nie jest potrzebne. No to strzałki bym sobie zabrał. To bym wypieprzył w cholerę. Coś z tego jest potrzebne. Potrojenie pocisku można. I w sumie tą wędkę też, czy różkę też bym wypieprzył. Ładowanie many jest średnie, to jest gore. Tu jest lepsze tu u nas. Więc dobra, wypieprzmy to w cholerę też. Zabierzmy z tamtej różdżki jeszcze to, co było nam potrzebne. Czyli tą. W ogóle można ją zostawić nawet. Tylko to ładowanie many jest słabe. Jezu, co ja bym dał za kombinowanie z różdżkami na bieżąco. Jezu, jak to by było piękne. To by było tak piękne. Proszę, dajcie mi coś takiego. Pamiętaj, aby jeść warzywa. Im wyższy twój poziom nasycenia, tym więcej zadajesz obrażeń, ale nasz pusty żołądek zaczyna stracić zdrowie. Lipa. Kopnięcie telekinetyczne. Zyskujesz nowe moce telekinetyczne. Lipa. Skoncentrowane zaklęcia. Twoje zaklęcia mają mniejszy rozrzut i większe obrażenia, ale i większe opóźnienie rzucania. Lipa. To co innego. Od teraz, korzeni świętej góry, znajdziesz dodatkowy profit. No, średnie. Zapicie wroga sprawia, że odnawiasz część mocy lewitacji lipa. Sektor odpychania pocisków. Pociski, które wlecą na mały sektor przed tobą, zostają odepchnięte. To jest dobre. I mamy teraz już naprawdę sporą tarczkę, jeżeli chodzi o to. Tu już się zaczyna naprawdę robić ciekawie. Zaczyna się robić ciekawie, moi drodzy. I naprawdę bardzo mi się zaczyna ten ranik podobać. Jesteśmy niewidzialni, jesteśmy bezpieczni. Dodatkowo możemy farmić sobie bez problemu dzięki naszej takiej syrwie. O, patrzcie, to jest piękne. Gdybyśmy mieli na przykład, nie wiem, nie imanie się pocisków, by było jeszcze piękniejsze. To by było jeszcze piękniejsze. No, możemy teraz sobie bez problemu przechodzić przez wszystkie przeszkody. O, ale bez przesady. Ej, ej, ej. Bez przesady. Ja już tu zacząłem chyba za bardzo aż. Chyba aż troszeczkę za bardzo. Jak one się tak na mnie rzucą, to i tak jest problem. Coś tu chyba wybuchło, prawda? Czy nie? Nie, nic nie wybuchło. Odrzut jest kurde mocny. Troszeczkę za mocny jak dla mnie. Troszeczkę jest za mocny jak dla mnie. Kurde, czym ty jesteś? Czym ty jesteś? O kurde! Co to jest? Przecinarka plazmowa. Wiązka plazmowa wyspecjalizowana do przecinania materiałów. Długie ładowanie, ale świetne kopanie. Co one mają tyle życia? Dobra. Wszystko pięknie, ładnie.
Ale moi drodzy, kończymy odcineczek i pamiętajcie, że może jednak tym razem nasz pech w postaci 3 minut pierwszego odcinka nie nastąpi. Ja będę starał się, żeby przełamać tą klątwę, naprawdę. Dobra kochani, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej!